Mija zaledwie 12 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty pod tę inwestycję. W tym okresie na 7-hektarowej działce wybudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Inwestycja ta jest częścią projektu pod nazwą Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Budowa zakładu w Olszowej w znacznej części została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wszystko zaczęło się 13 miesięcy temu, kiedy podpisaliśmy jako Korporacja Budowlana Dorako kontrakt pod realizację tej inwestycji. I po zakończeniu uroczystości podpisania kontraktu pojechaliśmy przejąć plac budowy. I wtedy pan Tomasz Spychalski, prezes spółki Inwestor Kępno, zapytał się nas, czy jesteśmy świadomi tego, co robimy, gdyż termin krótki, ciężka inwestycja, on na pewno będzie wymagający. Co mi zostało? Spojrzałem się na pana prezesa i powiedziałem: panie prezesie, w Dorako rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, a na cuda trzeba czekać jeden dzień. Serdecznie witamy na uroczystości otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie, by wspólnie uczcić ten dzień. Jeszcze rok temu, w miejscu dokładnie, w którym stoimy, znajdowało się szczere pole. Było tutaj po prostu zielono. Tak mniej więcej to wyglądało. A teraz, 12 miesięcy później, w dniu dzisiejszym, stoimy w nowoczesnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Zakład ten powstał dzięki inicjatywie naszych lokalnych tutaj samorządów. Proszę państwa, inwestycja, jaką przeprowadziliśmy, była naprawdę w trudnym okresie. Polska jest w trakcie zmian, i to poważnych zmian, w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Został wybudowany naprawdę wspaniały obiekt. Pierwotna wizja i koncepcja daleko odbiegała od obecnego kształtu. Dzisiejszy obiekt to obiekt spełniający wymogi zarówno nas jako udziałowców, jak i przede wszystkim spełniający cel podstawowy, jakim jest skuteczna ochrona środowiska. Myślę, że dzięki determinacji pana prezesa i wszystkich osób zaangażowanych stało się to, że możemy dzisiaj uczestniczyć w otwarciu, uroczystym otwarciu tego pięknego zakładu. Chciałabym również pogratulować włodarzom wszystkich gmin, udziałowcom spółki Inwestor Kępno, za to, że potrafiliście państwo rozmawiać i potrafiliście państwo porozumieć się wspólnie, bo to jest bardzo ważne. Jesteście państwo jednym z tych akurat beneficjentów, z którymi zawsze z dużą dozą ciekawości, ale także i pełnego zaangażowania udawało się nam porozumieć i rozmawiać. Musieliśmy faktycznie wypracować wiele wspólnych działań, które pozwoliły na zrealizowanie tych środków i pozyskanie takiego efektu, jaki dzisiaj państwo wszyscy tutaj widzicie, a my także z dumą. Termin jest czymś, co było kluczowe dla tej inwestycji. Dla nas również. To jest bodajże 7 lub 8 przepraszam, zakład tego typu, który w Polsce realizujemy, zrealizowaliśmy. I to jest zdecydowanie zakład powstały w najkrótszym terminie. To naprawdę dzięki współpracy z inżynierem kontraktu, z inwestorem. To były zawsze szybkie decyzje, rozważne decyzje pozwalające realizować kontrakt. Trzeba pamiętać, że to nie tylko budowa. W tym trakcie roku powstawały również projekty wykonawcze. One były zawsze zaopiniowane, skonsultowane. I tu nigdy nie było 8-godzinnego dnia pracy u żadnej ze stron procesu. Każdy poświęcał na to tyle czasu, ile potrzeba, żeby zrealizować harmonogram. I za to inwestorowi, zespołowi inżyniera kontraktu i wszystkim współpracownikom bardzo, bardzo dziękuję. W dniu dzisiejszym instalacja jest po wszystkich odbiorach i jest po osiągnięciu swoich parametrów technologicznych, które były zakładane i które były determinantem uzyskania funduszy i wybudowania tej całej instalacji. Mamy tutaj do czynienia z zakładem kompleksowym, czyli i od strony mechanicznej, i od strony biologicznej,
i od strony przeróbki odpadów budowlanych, gromadzenia odpadów na zewnątrz. Wszystkie te procesy, które dzisiaj w ustawodawstwie są wymagane, są tutaj na tej instalacji zachowane i na tym zakładzie zostały wykonane. Ten projekt, to zadanie zostało zakończone ogromnym sukcesem. Tak krótki czas, jaki wykonawca miał na zrealizowanie tego zadania, a tak już było powiedziane, w tym czasie wykonawca zobowiązany był zaprojektować ten obiekt, wybudować i uruchomić, to 12 miesięcy naprawdę, można powiedzieć, jest prawie niemożliwym, ale jednak się udało. Dlatego chciałbym z tego miejsca pogratulować panu prezesowi Spychalskiemu za to, że w zasadzie od początku zbudował fachowy zespół, który profesjonalnie naprawdę przygotował ten projekt, go realizuje. Wykonawcy, czyli korporacji budowlanej Doraco, za to, że w swych szeregach posiada tak klasową, fachową kadrę menadżerską, budowlaną, która tutaj pod wodą pana Marcina, no w sposób modelowy, to chciałbym podkreślić, w sposób modelowy zrealizował tą inwestycję. Dzisiejszy dzień bardzo uroczysty. Cieszymy się z osiągnięcia tego, że na pięknej ziemi kępińskiej mamy taki zakład, który być może skupi i da pracę dla wielu bezrobotnych. To jest też bardzo ważne. Również zadanie inwestycyjne, które przyszłościowo będzie dawać dochody dla gminy Kępno, a dochody to dalszy rozwój. Jest to również sukces wszystkich radnych i poprzedniej i obecnej kadencji. Proszę Państwa, to wspaniała inicjatywa. Oby dzisiaj, tak jak jeden z moich przedmówców powiedział, na strumień odpadów pan prezes narzekał, a nie cierpiał. Wszystkiego najlepszego do tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Z tego miejsca chciałbym podziękować jeszcze jednej osobie, która tak naprawdę to wszystko zaprojektowała. Panu Bernardowi Szczubleskiemu z firmy Stabeco, firmy projektowej, która czuwała i w terminie realizowała wszystkie projekty po to, żebyśmy mogli wybudować ten piękny zakład. Może podsumuję to taką anegdotką, która odzwierciedla to, co się wydarzyło na kontrakcie. Był gdzieś wrzesień i kierownik budowy dostał ode mnie zadania, kiedy ma zrealizować pewne etapy robót. Mija tydzień, on przychodzi do mnie i mówi tak: Marcin, czy miałeś tak kiedyś, że mówiłeś ludziom w coś, co sam nie wierzysz? A ja powiedziałem tak, jeśli wskażesz im cel i pokażesz im, że to jest możliwe do zrealizowania, oni pójdą za tobą i to zrobią. I tak było właśnie na tej inwestycji. Dostaliśmy cel, który postawił pan Tomasz, który może sam do końca nie wierzył, ale my w to uwierzyliśmy i ten entuzjazm i zaangażowanie przełożyliśmy na naszych pracowników i naszych podwykonawców.